Zostaw suba i łapkę w górę w przeciągu następnych 5 sekund, a dam ci takiego peta. Heja widzowie, ja jestem Izerno i w dzisiejszym odcinku pokażę wam sekrety Pet Simulatora. Jeżeli tego typu odcinki wam się spodobają, no to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no i subskrypcji, aby nie ominęły was następne materiały. No i powiedzmy, że jeżeli będzie tu 2000 łapek, no to nagram taki kolejny odcinek, w którym pokażę wam kolejne sekrety. No i witam wszystkich bardzo serdecznie, no i tak jak mówiłem, dzisiaj pokażę wam sekrety w Pet Simulatorze. No i w sumie zacznijmy może od takiego jakby sposobu, aby widzowie tutaj pokazać naszym kolegom, jaki jesteśmy fajni i w ogóle. Pokażę wam widzowie, jak możemy latać. Pokazywałam już to w niektórych odcinkach, no ale w sumie w tej serii też wam to mogę pokazać, bo myślę, że może nie każdy widział tamten odcinek, więc pokażę wam jeszcze raz ogółem to. Więc dobra widzowie, wszystko polega na tym, aby tutaj przyjść widzowie na Alien Foresta. No i jedyne co musimy zrobić, to się tutaj wspiąć pod górkę, tak jak ja. No i widzowie, odpalamy deskę, następnie skaczemy tutaj. No i jak widzicie, latamy. Możemy sobie tutaj latać na jakiś chowanek, czy po prostu widzowie, aby pokazać naszym kolegom czy coś, że umiemy właśnie latać. Myślę, że bardzo fajny sposób. Czy tutaj możemy latać? Tutaj też możemy latać. A nie, tutaj już nie możemy. Tutaj spadamy, no ale jak widzieliście, tam widzowie normalnie możemy latać. Także widzowie, co najlepsze, jeżeli wy macie jakieś fajne ciekawostki lub jakieś sekrety Pet Simulatora, to możecie pisać je w komentarzu. No i może pojawicie się w następnym odcinku. Myślę, że to naprawdę będzie bardzo fajne, jeżeli napiszecie coś i na przykład się pojawicie w następnym filmie. Jak widzicie, na przykład możemy stąd bić skrzynkę, więc jeżeli nie chce nam się bić z innymi osobami na dole, to możemy sobie na przykład ze znajomym stanąć tutaj u góry i możemy razem bić, a jak zejdziemy z deski, no to niestety spadamy, ale widzowie, coś wam pokażę. A mianowicie widzowie, chcę wam pokazać kolejną taką rzecz, taki sposób na latanie, też już go pokazywałem, no ale tak jak mówiłem, jest to seria z sekretami, więc muszę tutaj także to pokazać, no bo bez tego widzowie się nie odbędzie, no coś takiego, po prostu bez tego się nie obejdzie, o, nie obejdzie właśnie. Więc tak, póki jeszcze jest widzowie ten Christmas event, to też jest tutaj sposób na latanie. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś miejscu jest. Jeżeli jest widzowie, no to mi podeślijcie to gdzieś w komentarzu, napiszcie, to pojawicie się w następnym odcinku. Widzowie, wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy sobie, o kurde, wchodzimy sobie widzowie na tą górkę, następnie tutaj wchodzimy, no i tutaj na deski nie musimy mieć, po prostu sobie skaczemy. No i jak widzicie, latamy sobie, więc tutaj także ze znajomym możemy sobie, nie wiem, jajka się stąd nie da niestety otwierać, no ale możemy sobie pochodzić i nie wiem, może sobie jakiegoś top modela zrobić, albo chwalonego się pobawić, no bo jak tutaj już zejdziemy, no to spadamy. Chyba, no właśnie, tutaj już spadamy, więc no możemy sobie latać po prostu tylko nad tą krainą. Więc dobra widzowie, kolejny sekret także jest tutaj na całym Tech Worldzie, bo w sumie na tym Tech Worldzie jest chyba najwięcej takich sekretów, bo to jest taka mapa, nie wiem, kosmiczna może, więc w sumie jest tutaj najwięcej sekretów i myślę, że o tym sekrecie wie bardzo dużo osób, ponieważ jest on w sumie od samego początku tej całego Tech Worldu, jak powstał ten steampunk, a mianowicie widzowie, chodzi tutaj o to właśnie miejsce, w tym miejscu, tutaj właśnie, musimy tutaj przejść tak jakby bokiem, bo normalnie się nie da przejść, więc musimy tak, i widzowie sobie tutaj wchodzimy, i tutaj także na chowanym, czy na jakimś po prostu, nie wiem, no na chowanym najbardziej się chyba to przyda, jak się schowamy tutaj, patrzcie, w ogóle mnie na przykład nie widać, więc na przykład jak jesteście u mnie na streamie i gracie sobie chowanego i się tutaj schowacie, no to macie naprawdę bardzo duże szanse na wygranie. Czy gdzieś się da wejść jeszcze? Wątpię, że się da gdzieś jeszcze wejść, no chyba, że jakoś tutaj może na górę, no ale nie wiem, tego jeszcze nie odkryłem, tak jak mówiłem, jeżeli wy macie jakieś fajne rzeczy, no to piszcie je widzowie w komentarzu i pojawicie się w następnym filmie. Więc dobra widzowie, jesteśmy teraz na pierwszym świecie i w ogóle tutaj się zrespił ten domek ciasteczkowy, więc od razu go sobie zniszczymy. O, zniszczyliśmy sobie domek, jeszcze zebraliśmy trochę cukierków, chociaż ja tych cukierków mam dosyć dużo. Widzowie, pewnie pomyślicie, że pokażę wam dom Prestona, że da się tam wejść w ogóle, ale nie widzowie, nie tym razem, tego wam nie pokażę, ale pokażę wam sekret, który pokazywałam wam widzowie w ostatnim odcinku. Tak jak możecie zobaczyć, tutaj jest właśnie ten Preston zamrożony i tutaj widzowie także jest mój pecik, a mianowicie chodzi mi widzowie o to tak jakby wejście pod mapę, nie wiem czy tak mogę nazwać, o tą, pod tą widzowie ukrytą krainę, jakby do tej ukrytej krainy. Więc widzowie, jedyne co musimy zrobić, no to oczywiście zrobić tak jak ja na filmie, czyli po prostu sobie tutaj przejść. Idziemy następnie tu i widzowie, tutaj już jest naprawdę mega git. Tutaj już widzowie możemy sobie stąd na przykład bić skrzynkę, stąd już możemy bić skrzynkę, tutaj możemy, nie wiem, no możemy się wchowanego się tutaj pobawić, możemy się tutaj schować na przykład, no stąd na pewno nas nie będzie widać, więc jeżeli ktoś szuka tylko tu, no to na pewno nas tutaj nie znajdzie, także ze znajomymi możemy się założyć na przykład i naprawdę myślę, że będzie mega spoko. Ale dobra widzowie, nie o tym mowa, a mianowicie chodzi mi o tą widzowie krainę, która jest pod spodem, znaczy czy to jest kraina, po prostu widzowie możemy chodzić pod mapą, lecimy sobie na przykład w tą stronę,
polecimy sobie w tą stronę i zobaczymy, co tutaj się znajduje. Tutaj jest, widzowie, nie wiem jaka to jest desert chyba. I tutaj, widzowie, chyba jest wulkan i tutaj zaraz cave, więc spróbujemy polecić pod cave'a i zobaczymy, czy coś pod tym cave'em się znajduje. Jak widzicie, tam moje pety jeszcze biło tą skrzynkę. No ale czy tutaj się, widzowie, coś znajduje? Lecimy, lecimy, zobaczymy, gdzie widzowie, dolecimy. Może dolecimy akurat gdzieś daleko. Patrzymy, patrzymy, jak najdalej możemy dolecieć. Może, widzowie, coś odkryjemy, jak polecimy tak daleko, chociaż no nie wiem. Patrzcie, zniknęła już wszystko, już nic nie widać. Nic nie widać, tylko tam biegnie sobie mój pecik. Tam tylko biegnie mój pecik. No i zostaliśmy tyle. Ja wyłączyłem deskę. I widzowie, mamy na przykład jajko. Możemy sobie z daleka otwierać jajka, więc to jest naprawdę mega git. Na przykład krówka nam drupnęła. No i... aha, przeteleportowało nas gdzieś. Gdzieś nas, widzowie, przeteleportowało, nieźle. Możemy otworzyć na przykład jeszcze jedno jajko. No dobra, myślę, że też bardzo fajny sekret, że możemy sobie, widzowie, tak właśnie chodzić pod mapą. No i na przykład nachowanym, tak jak mówię, tutaj najwięcej właśnie lifehacków będzie nachowanego, znaczy lifehacków, sekretów w sumie. Ale tak jak mówiłem, jeżeli wy macie sekrety, to podawajcie, widzowie, w komentarzu i będziecie w następnym filmie. No i ten, widzowie, sekret to w sumie nie będzie taki sekret, ale bardzo dużo osób, które dopiero zaczynają w Pet Simulatora grać, tego nie wiedzą. A mianowicie, widzowie, chodzi o dodatkowy exp. Jeżeli chcemy szybciej expić, na przykład aby mieć chyba nawet do 50%, nie wiem ile tam dokładnie jest, ale jest to ponad, widzowie, 50%. Więc naprawdę 50% więcej expa, myślę, że naprawdę mega spoko. Ja, widzowie, tego także nie mam zrobionego, bo chciałem wam to pokazać na odcinku. A mianowicie, jak już pokazuję wszystkie sekrety, jakieś tutaj lifehacki, to także wam, widzowie, pokażę, jak wykonać tutaj ten follow Twitter, bo nie każdy może wie, jak to zrobić i w ogóle. Najlepsze jest to, że nie musimy nic followować. Wystarczy, widzowie, że wpiszemy ten kodzik GAMINGDAN9, klikamy weryfikuj i, widzowie, zweryfikowano. No i teraz mamy 50% więcej expa, jak na przykład sobie coś tam niszczymy i w ogóle, to ta nasza ranga będzie o 50% szybciej rosnąć. A co najlepsze, widzowie, jeżeli na przykład nie mamy VIP-a, a chcemy się jakoś wyróżniać na czacie, to, widzowie, napiszmy teraz siemka na przykład i jak widzicie, mamy obok naszego niku ten znaczek. Bardzo dużo osób tego nie ma, jak na przykład gram z widzami czy coś, właśnie tego nie mają, więc, widzowie, jak tego nie macie, to wpiszcie sobie właśnie ten kodzik, no i możecie sobie takiego Twitterka odblokować. A także wam, widzowie, chciałem pokazać sekret, który nie do końca działa. Oglądałem, widzowie, dzisiaj napotkałem się na film, który ma ponad 1 300 000 wyświetleń i użytkownik właśnie Pet Simulatora mówi, że jeżeli podejdziemy, widzowie, do tego niebieskiego domku, jest to, no tutaj przy spawnie zaraz ten niebieski domek, podchodzimy do drzwi, musimy w tym miejscu, widzowie, się ustawić i jeżeli wpiszemy kny ock, to, widzowie, otworzą się drzwi i po prostu będzie tam sekretne jajko. Może jak zajdę tego TikToka, to wam pokażę. No ale ogółem to tak nie działa. Nie zadziała to tak, ale no ma ponad 1 000 000 wyświetleń, więc no nieźle tutaj wbiło się to viral. No ale tak jak widzicie, żadnego sekretnego tutaj jajka nie ma. No i niestety nie dostanę mojego peta. Ale niestety, widzowie, to na tyle w tym odcinku. Więc jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i piszcie swoje pomysły, jakieś sekrety w komentarzu. Ja wam, widzowie, przypnę serduszko może, albo po prostu pojawicie się w następnym filmie. Więc no, siema!